Czary Mary i świeże mleko prosto od krowy, odstawione w słoiku na kilka dni, zamienia się w mleko zsiadłe. Doskonałe jako orzeźwiający napój i dodatek do obiadu. Zsiadłe lub kwaśne mleko powstaje jednak nie na skutek jakiegoś sekretnego zaklęcia, lecz na skutek procesu fermentacji. Jego przyczyną są występujące w mleku w stanie naturalnym bakterie. To rodzaj drobnoustrojów widocznych jedynie pod mikroskopem, dlatego zaliczane są do mikroorganizmów. Zaledwie w 1 gramie rolniczej ziemi można znaleźć nawet 40 milionów komórek różnych organizmów, a prawie 1 000 000 w 1 mililitrze słodkiej wody. Korzystne właściwości niewidocznych gołym okiem organizmów są od dawna wykorzystywane przez ludzi. Na przykład przy produkcji wina czy żółtego sera. Ostatnio coraz częściej różne gatunki mikroorganizmów wykorzystuje się na masową skalę w rolnictwie, uprawie roślin ogrodowych i w hodowli zwierząt. W Stanach Zjednoczonych i w Japonii opracowano w tym celu receptury tzw. probioemów, czyli żywych kultur mikroorganizmów. Ich stosowanie przyczynia się do większej biologizacji rolnictwa. Ogranicza się dzięki nim wykorzystywanie chemicznych nawozów czy środków ochrony roślin. Odpowiednie kompozycje mikroorganizmów potrafią przywrócić w środowisku naturalnym w określonym ekosystemie warunki tzw. homeostazy, czyli zrównoważonego rozwoju. To bardzo ważne. Chodzi o to, że naruszenie równowagi stałych wartości parametrów środowiska szybko prowadzi do jego degradacji. W wielu zastosowaniach te degradacje powstrzymują skutecznie właśnie mikroorganizmy. Przywracają w środowisku wewnętrzną równowagę dobrych i szkodliwych drobnoustrojów. I dzięki temu zachowane pozostają najważniejsze wartości ekosystemów. Zastosowaniem probioemów w praktyce rolniczej, w ogrodnictwie i w hodowli zwierząt zajmuje się Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów. Dzień dobry, witam Państwa. Na Dolnym Śląsku postępuje biologizacja rolnictwa. Ograniczanie stosowania chemii jest coraz bardziej popularne. Producenci stosują różne metody i technologie upraw, żeby ich plony były bardziej ekologiczne. Dlatego mikroorganizmy, ich zastosowanie i prezentowane nadspodziewanie dobre efekty ich wykorzystywania niemal w każdej dziedzinie gospodarowania na terenach wiejskich to temat naszego dzisiejszego programu Teraz Wieś. A moimi gośćmi są pan Sławomir Gacka, dyrektor Krajowego Centrum Mikroorganizmów w Bratuszynie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć przy okazji, gdzie jest ten Bratuszyn? To przepiękna miejscowość w gminie Brudzew. Brudzew znany z obecności kiedyś w historii nauczyciela Kopernika i może dzięki temu jest to połączenie tego świata kosmosu ze światem mikrokosmosu. Dosyć daleko od Wrocławia, jednym słowem. Może 200 kilometrów. Oraz pan, witam pana również, pan Michał Morelowski, dyrektor szkoleń i informacji firmy Probiotics Polska. Witam pana bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, panie prezesie, czy jest dzisiaj jakaś rządowa dyrektywa dotycząca wprowadzania do gospodarki rolnej mikroorganizmów? Są na pewno dyrektywy, panie redaktorze, które zaczynają porządkować ten segment. One bardziej dotyczyły do tej pory segmentu hodowli zwierząt, również i życia człowieka, znane pod nazwą probiotyki, czyli żywe mikroorganizmy, ale i ten wykaz, powiedzmy jako podstawowy, również zawarty w dyrektywie brukselskiej, określa dotychczas zarejestrowane, uznane za pożyteczne, przydatne mikroorganizmy, z których mogą korzystać również producenci. Te mikroorganizmy znajdują się w wielu miejscach świata, w tak zwanych bankach. Jest ich kilkanaście chyba tylko, tak? Jak najbardziej, ale poruszanie się w zakresie mikroorganizmów, które już są zarejestrowane, pozwala wytwarzać wyroby po wykupieniu licencji. A jeżeli są takie, które nie są zarejestrowane, one wówczas wymagają rejestracji. No ale wszystkich gatunków gdzieś tam się wyczytałem, jest ponad 2,5 tysiąca, zdaje się, tych mikroorganizmów, a zarejestrowanych jest kilkanaście, tak? Tutaj ta informacja, może byśmy musieli
bardziej jeszcze spokornieć, bo wiedza o mikroorganizmach jest rzędu błędu statystycznego. Optymiści mówią o 1% wiedzy o metabolizmie mikroorganizmów. Pamiętajmy, że tylko w człowieku ponad 90% mikroorganizmów nie jest w stanie nauka poza ustrojem człowieka weryfikować ich działanie i ich metabolizmu. Ja nie to mówię o weryfikowaniu, mówię o nazwaniu tych mikroorganizmów, prawda? Tak, jeżeli chodzi o nazwanie, to też początek i dlatego zawsze, kiedy mówimy o mikroorganizmach, musimy pamiętać, że to jest świat nadal dla nas nieznany. W jakim stopniu one są stosowane w krajach Unii Europejskiej, oczywiście poza Polską? Co się da na ten temat powiedzieć? Z jednej strony wzrost świadomości osób związanych z uprawą roli, z uprawą roślin, hodowli zwierząt, wskazuje im także kierunki, które mają zmierzać do produkcji bezpiecznej. Tak? My używamy słowa produkcja, chociaż nie zupełnie lubimy się z tym zgadzać. Wolelibyśmy mówić uprawa, hodowla zwierząt w myśl tej naturalnej działalności, jaką powinniśmy się zajmować. Ale ta odpowiedzialność zmusza nas do tak naprawdę zastanowienia się, czy to wyręczanie natury na co dzień, jakie towarzyszy naszej działalności, nam sprzyja jako pobierającym ten pokarm, tak? Czy to sprzyja bezpieczeństwu żywnościowemu. I te tendencje od wielu, wielu lat idą w kierunku biologizowania, czyli wykorzystywania naturalnych procesów biegnących w przyrodzie. To się dzieje oczywiście za pomocą przepisów prawnych z jednej strony, ale i wzrostu świadomości i odpowiedzialności za żywność, chęć produkcji żywności wysokiej jakościowej. I ta świadomość unijnych, tych starych, do których dołączyliśmy, od lat jest. Zdecydowanie tak. I to się nie wiąże z tym, że my mamy potrzebę taką, żeby biologizować, ale że widzimy negatywne również skutki stosowanego od wielu, wielu lat, sposobu od paru dziesięciu lat, sposobu produkcji właśnie. No to, co podkreślamy. Produkcji, a nie uprawy, a nie hodowli. Pożyteczne mikroorganizmy w służbie dolnośląskiego rolnictwa. Taki był temat konferencji zorganizowanej przez Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów przed miesiącem w sali Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dawno nie było tu takich tłumów osób zainteresowanych nowymi technologiami produkcji i wykorzystywaniem środków biologicznych zamiast chemii dla poprawy jakości swoich upraw. W konferencji uczestniczyli licznie producenci rolni, zachęceni coraz bardziej głośnymi przykładami uzyskiwania dobrych efektów w wyniku zastosowania mikroorganizmów. O działaniu pożytecznych mikroorganizmów głośno jest już od pewnego czasu, ale nadal wielu naszych rolników nie jest przekonanych do nich na tyle, by stosować je na co dzień w swoim gospodarstwie. Dlatego każde działanie edukacyjne na rzecz zmiany sposobu myślenia producentów żywności cieszy się moim niezmiennym poparciem. Mikroorganizmy wprowadzane do gospodarki rolnej i produkcji żywności w Polsce, również w naszym regionie, są już coraz częściej stosowane jako środki dodatkowe, uzupełniające dotychczasowe technologie upraw czy hodowli. Uczestniczący w konferencji dzierżawca i producent rolny Maciej Suchorzewski zaprosił nas do swojego gospodarstwa we wsi Wiadrów koło Jawora, żebyśmy na miejscu poznali, do czego mu się przydają mikroorganizmy, czyli probiomy. Gospodarstwo to blisko 800 hektarów gruntów, w połowie dzierżawionych. Uprawia się tu pszenicę, buraki cukrowe i kukurydzę. Ziemie mamy trzeciej, czwartej klasy. Ziemie, które od lat uważam wymagają stosowania użyźniaczy gleby. Stosuję różne użyźniacze gleby. Ostatnio stosuję od 3 lat probiotyki. Powodują dla mnie, uważam, lepszą uprawę, natomiast jeżeli chodzi o plony, nie widzę zmian w plonowaniu, tak jak wcześniej, gdzie stosowałem różnego rodzaju chemię. Te probiotyki eliminują mi chemię. Prawdziwą pasją syna gospodarza jest hodowla koni wyścigowych, które startują w zawodach m.in. na wrocławskim torze na Partynicach. Mieliśmy tu przypadek konia, źrebaka, który na padoku uszkodził się dosyć mocno. W celu przyspieszenia gojenia zastosowaliśmy probiotyki i efekty zaskoczyły nas. Po 6 tygodniach koń nadawał się do wyścigów. Dosyć częstą przypadłością koni wyścigowych są wrzody na żołądku. Probiotyki świetnie nadają się do tego, żeby je przed tym uchronić.
a również poprawiają trawienie. Też wpływają na łaknienie, co jest nie bez znaczenia u koni wyścigowych. W momencie, w którym koń jest poddawany dużym obciążeniom wyścigowym, te konie chętnie jedzą. Wbrew tym opiniom i praktycznej skuteczności stosowanej w uprawach i w hodowli zwierząt kultur mikroorganizmów, zupełnie inną oceną ich stosowania wystąpił w czasie wrocławskiej konferencji profesor Stanisław Pietr z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A dlaczego GMO jest szkodliwe? No mam pytanie do pana. Wprowadziliśmy oksygen, a tu wprowadzamy miliardy i tryliony obcych genów do naszego środowiska. Istnieje dryft poziomy, to już bym musiał tak zwaną genetykę środowiskową tłumaczyć. No, jeżeli GMO stanowi zagrożenie, to moim zdaniem stawiam bardzo przewrotną tezę. Pro EM stanowią jeszcze większe zagrożenie, poprawiają jeszcze większą bioróżnorodność. Wprowadzanie obcych genów, melasy z mikroorganizmami przygotowanej w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych do polskiej gleby może być zagrożeniem dla rodzimych ekosystemów. Z tezami profesora Stanisława Pietra nie zgadzają się pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie sprawa biologizacji rolnictwa z pomocą probioemów jest badana od lat. Że zostały skomponowane w innych krajach, to nie oznacza, że są to obce organizmy. Takie same występują w naszych krajach, są to tylko wyselekcjonowane, bardzo aktywne, korzystnie oddziałujące w środowisku mikroorganizmy. I jeden z rolników, który osiąga bardzo dobre plony chmielu, stosując doglebowo w ilości 60 litrów na hektar probioemy, uzyskał obniżenie nawożenia azotem o 2/3. To po prostu działa. Problem jednak w tym, że nauka powinna wskazać warunki, w jakich to korzystne działanie się uzewnętrznia. Rolnictwo XXI wieku na coraz szerszą skalę rezygnuje ze stosowania środków chemicznych, zarówno w produkcji, jak i w hodowli. Poszukiwane są nowe metody bezpiecznej dla ludzi i dla środowiska intensywnej produkcji żywności. Jedną z propozycji są mikroorganizmy. Nie stwierdzono, by zastosowane w praktyce zaszkodziły ludziom, roślinom czy zwierzętom. Ja dodam tylko, że w tej relacji wykorzystaliśmy amatorskie nagranie wypowiedzi tej prezentacji profesora Pietra, także no, nie możemy tutaj gwarantować tej jakości, prawda? Ale liczy się merytoryczna sprawa. Ciągle wielu mikrobiologów, naukowców, no dosyć, tak powiedziałbym, zajadle przeciwstawia się stosowaniu mikroorganizmów. Różna argumentacja. Nie należy się dziwić takim postawom. To raczej jest konsekwencją wielu lat zaniedbań, w których poszukiwano rozwiązań omijających świat natury. Dzisiaj stajemy w zupełnie innym momencie, gdzie od 1 stycznia 2014 roku jesteśmy zobowiązani do integrowanej ochrony roślin, gdzie potrzebujemy metod biologicznych. I fundamentalny fakt został tutaj zagubiony, to jest zależność świata wyższego, roślin, zwierząt i ludzi, od funkcjonowania świata mikroorganizmów, a nasze dobre samopoczucie i zdrowie ekosystemu całkowicie uwarunkowane dominacją pożytecznych mikroorganizmów. Jeżeli my tylko ten element przyjmiemy jako poważny element do rozmowy, to wtedy nie będziemy się zagłębiać dalej, bo wiemy, że to jest pierwszy krok. Dwa, rozważanie z poziomu porównywalnego do GMO jest kompletnym nieporozumieniem. My tutaj mówimy o stuprocentowej naturze. My mówimy tylko o korzystaniu z niemodyfikowanych genetycznie mikroorganizmów, no tak, których świat panie, zna. Panie prezesie, ale pan profesor Pietr, bo dosyć dokładnie to przesłuchałem, mówi tak. Jakie oddziaływanie na hektar gruntu, gdzie znajdują się miliardy różnych gatunków drobnoustrojów mikroorganizmów, może mieć niewielka dawka probioemów rozpylona na tym hektarze, choćby przez spryskiwacz należący do Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów? No ja sądzę, że to jest właśnie ta niepokorność i
powinniśmy kilka faktów innych sobie uprzytomnić, jak tak lekceważymy. Panie dyrektorze, mamy minutę na to. Proszę bardzo. Tylko wykorzystam tę minutkę. Proszę Państwa, pamiętajmy, że szczepionki, które używamy do gleby, są w niewielkich ilościach, ale też pamiętajmy, że 1 litr, 2 litry, 10 litrów, 20 litrów mikroorganizmów to jest gigantyczna ilość, gigantyczna dawka. Nie zapominajmy, że znamy szczepionki jak nitragina, których nie używano ton, żeby uzyskiwać efekt zaszczepienia. Pamiętajmy o sile mikroorganizmów jak broni biologicznej, wąglika i innych, których gramy wystarczają, żeby czynić, żeby zatruć rzekę i tak dalej. Nie lekceważmy sobie w ten sposób, bo to jest trochę hipokryzja i nie wprowadzajmy w błąd słuchaczy, ponieważ potencjał mikroorganizmów to jest ta gigantyczna fabryka biochemiczna, która daje nam życie i my korzystajmy bardziej z pozytywnych sił tego świata, czyli z probiotycznych mikroorganizmów. Panie dyrektorze, co najtrudniej zrozumieć producentom rolnym, gdy próbują poznać bliżej, na czym polega właściwie działanie probiomu? Panie redaktorze, pan podobnie jak ja i słuchacze wie doskonale, jak zmienił się obraz polskiej wsi w ostatnich 30-40 latach. Ja myślę, że tutaj najtrudniej nie ma takiej rzeczy, którą byłoby trudno zrozumieć gospodarzowi, osobie, która ma na co dzień związek z rolnictwem, ponieważ jego wiedza praktyczna i teoretyczna pozwalają mu te procesy rozpracować bardzo dokładnie. I wie bardzo dobrze, że żadne procesy biologiczne nie przebiegają w warunkach sterylnych, że ta część niewidoczna gołym okiem jest niezbędna w każdym procesie biologicznym zachodzącym. Natomiast myślę, że problem, z jakim spotyka się gospodarz, to jest problem i oczekiwanie z jego strony wskazania tej jednej właściwej drogi przez chociażby uczelnie wyższe, chociażby przez świat praktyki stosowanej i nie dostaje ten gospodarz odpowiedzi jednoznacznej, dostaje dyskusję w zamian za tą odpowiedź. I część naukowców będzie się wypowiadała jako za koniecznym stosowanie tego czeka typu biologicznych rozwiązań. Czeka na jakąś dyrektywę rządową prawdopodobnie, tak? Co ma stosować? Nie, dlatego, że tak jak już mówiliśmy wcześniej, ta odpowiedzialność jest bardzo duża, odpowiadamy za jakość produktu, który wytwarzamy, tak? I tutaj gospodarz ma tą świadomość w pełni. Natomiast nie dostaje odpowiedzi z tego względu, że cały czas pracujemy w terenie nie do końca rozpoznanym przez siebie, tak? Nie potrafimy, właściwie nauka zgadza się co do jednego. Obecność mikroorganizmów jest niezbędna. Natomiast nie zgadza się co do poszczególnych szczepów, ich możliwości wykorzystania, ponieważ nie pozwala na to stan współczesnej wiedzy. Nie jesteśmy w stanie jasno, rzetelnie powiedzieć. Ten szczep ale badania na całym świecie są prowadzone. Ale również, panie redaktorze, człowiek żartuje sobie, dzieląc świat mikroorganizmów na inny zupełnie w oborze, inny zupełnie w otoczeniu, a przecież pamiętajmy, że pokarm, który zjada zwierzę, krowa, trzoda w postaci obornika, resztki wraz z mikrobiologią wędrują do gleby, czyli mamy powszechność tego świata. Ja jeszcze jestem przed śniadaniem, panie prezesie. Na Opolszczyźnie jeszcze do niedawna zaledwie kilku rolników wykorzystywało mikroorganizmy w swoich gospodarstwach. Teraz dzięki współpracy z Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów i Politechniką Opolską ProBioEmy chce już stosować kilkuset gospodarzy. Relacja naszego opolskiego korespondenta Henryka Wawra. W ostatniej konferencji z cyklu Biologizacja Rolnictwa zorganizowanej na Politechnice Opolskiej uczestniczyło ponad 200 opolskich rolników i ogrodników. Byli szczególnie zainteresowani nowymi metodami probiotechnologii stosowanymi w uprawach rolnych i ogrodniczych. W regionie z miesiąca na miesiąc przybywa zwolenników stosowania naturalnych metod poprawy jakości upraw dzięki stosowaniu pożytecznych mikroorganizmów. Prekursorem ich wykorzystywania w produkcji rolnej jest Dariusz Kiesiński z Janowa. Bardzo mnie cieszy ten fakt, że coraz więcej rolników stosuje te dobroczynne probiomy i z pozytywnymi skutkami. Tutaj mamy na przykład badania sprzed 2 lat, 2010 roku, badania na próchnicę gleby, a tu mamy aktualne z zeszłego roku, 2012, i mamy wyraźny wzrost próchnicy. Na niektórych działkach mamy nawet ponad 3% próchnicy. A co to oznacza? 3% próchnicy to jest mniej więcej do 600 ton wody w glebie, czyli mamy rezerwę.
O tym, że probioemy pełnią funkcje wspierające bioróżnorodność życia roślin, zwierząt i ludzi, przekonują rolników także opolscy naukowcy. Politechnika Opolska prowadzi doświadczenia na swoim polu. Mamy dwa modelowe gospodarstwa, które są zlokalizowane na terenie województwa opolskiego. Na jesień została wykonane badania gleby. Mamy tą tak zwaną godzinę zerową. W wszystkich zabiegach przedzimowych na tych polach zostały zaaplikowane mikroorganizmy i teraz wiosną przygotowujemy się do kolejnych badań, do wykonania analizy gleby i obserwacji roślin, które będą na tej glebie rosły. Uczelnia ciągle czeka na efekty swoich badań, jednak zdaniem naukowców i znawców tematu mikroorganizmy mają korzystne oddziaływanie dla zdrowia roślin, zwierząt, ludzi i całego środowiska. Do ich stosowania przekonało się też wiele dużych towarowych gospodarstw rolnych, zarówno na Opolszczyźnie, jak i Dolnym Śląsku. Na pewno to jest alternatywa dla spełnienia tych wymogów, które przychodzą od 2014 roku dla każdego gospodarstwa rolnego. W związku z tym my powolnie zaczynamy to stosować, podpatrując innych kolegów, którzy to stosują na szeroką skalę. O zaletach stosowania probioemów w polu i zagrodzie przekonuje także coraz więcej rolników gospodarujących na małych areałach, gdzie przy obecnych cenach skupu wzrost produkcji o kwintal czy dwa to duży zysk. Gospodaruję na małym gospodarstwie 15-hektarowym. Stosować zacząłem od 3 lat. W internecie zacząłem tak grzebać, szukać różnych wiadomości, informacji. Właśnie trafiłem na informacje o tych bakteriach glebowych. Bardzo się zainteresowałem tym, ponieważ ziemie u mnie są bardzo ciężkie. Są to tereny, jak tutaj widać, zalewowe. Po żniwach ziemia była taka twarda, że można było dosłownie gwoździe w nią wbijać. Po 3 latach stosowania ziemia zrobiła się, można powiedzieć, jak gąbka. Na tym polu mam właśnie posiany rzepak zimowy, 4 kg na hektar wysiewu. Jak widać, przezimował bardzo dobrze się rozkrzewił. No i ziemia też jest w odpowiedniej strukturze. Także myślę, że te 4 tony z hektara powinien spokojnie wydać. Z Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów współpracuje też Izba Rolnicza w Opolu. Rolnicy z zarządu tej największej samorządowej organizacji na terenach wiejskich stosują je na swoich polach, a Izba uczestniczy w badaniach nad ich skutecznością. Według mnie trzeba czekać co najmniej 2 lata, jeżeli mówimy o zastosowaniu tych mikroorganizmów na glebę. Bo jeżeli stosujemy mikroorganizmy w celu zniszczenia odorów czy pozbycia się much, no te skutki są namacalne. To można stwierdzić bardzo szybko, że mikroorganizmy zaczynają za nas pracować. Dzięki przekonującej, skutecznej edukacji, organizowaniu różnych prezentacji i spotkań dotyczących wiedzy o mikroorganizmach i uzyskiwanych efektach gospodarczych na Opolszczyźnie przybywa zwolenników biologizacji rolnictwa. A to znaczy, że coraz więcej jest producentów, którzy doskonale wiedzą, jaka jest prawdziwa wartość produkowanej bez grama chemii zdrowej żywności. Panie dyrektorze, powiedzmy na koniec króciutko o efektach ekonomicznych stosowania mikroorganizmu, bo o tym ciągle jakby zapominamy. Mówimy tylko o zdrowiu i tak dalej. Tak, no tu faktycznie trzeba podnieść ten temat, ponieważ wywalczymy trochę z takim mitem, który pokazuje, że rolnictwo oparte o ekologię, o nasze działania odpowiedzialne musi być rolnictwem drogim, nieopłacalnym, musi powodować koszty, nie dając w zamian za to ani jakości, ani ilości, której oczekujemy po rolnictwie tym tradycyjnym związanym z chemią syntetyczną. I to jest nieprawda, bo praktyka pokazuje, że myślę, że 70% gospodarstw najbardziej oczekuje radykalnego obniżania kosztów produkcji. Podwyżki plonu, prawda? Podwyżki plonu może nawet mniej, bo to nie jest jedyny instrument ekonomiczny, który mamy, tak? Podwyżka plonu. Możemy to zrobić obniżając koszty produkcji, cedując je jak gdyby na procesy, które zachodzą w naturze. A z drugiej strony mamy też wpływ na obniżanie tych kosztów w przyszłości, ponieważ detoksykujemy, używając właśnie tego typu rozwiązań biologicznych, czyli odtruwamy. Ziemię. Czyli innymi słowy,
ten warsztat pracy, z którym stykamy się codziennie, wystarczy nam, wystarczy naszym wnukom, będzie służył nam, naszym rodzinom w przyszłości. Ziemia, gleba, te warsztat koszty, pracy. Tak naprawdę te koszty oszczędności trudno jest wycenić. Wiemy, że są ogromne, dlatego że nauczyliśmy się dopiero reagować wtedy, kiedy problem istnieje, kiedy on już jest tak naprawdę mocno zaawansowany. Natomiast trudno nam jest jeszcze przyzwyczaić się do tego, że taniej jest zapobiegać niż leczyć. A przecież to jest prawda znana od lat tysięcy. Prawda? Jak zacząć stosować mikroorganizmy? Czy jakieś szczególne przygotowania? Ja myślę tak, jak wszędzie, jest potrzebna podstawowa wiedza. Ta wiedza jest potrzebna zarówno przy używaniu środków chemicznych, i ta wiedza jest potrzebna przy używaniu mikroorganizmów. Ale nie jest to jakaś wiedza tajemna, nie jest to jakaś wiedza specyficzna, wymagająca specjalistycznego sprzętu również, dlatego że jest to proste. Możemy zacząć zawsze i wiosną. Tak naprawdę jedynym momentem, kiedy nie powinniśmy rozpoczynać, jest zima ze względu na temperatury ujemne, które panują, i na to, że nie wyjeżdżamy z pracami polowymi. Natomiast możemy zacząć w każdej chwili, możemy spodziewać się tych efektów tak naprawdę szybko z punktu widzenia działania biologii, bo po okresie pół roku, roku czasu możemy już mieć namacalne dowody. Tu panowie przynieśliście takie próbki takich płynów z mikroorganizmami, prawda, takie preparaty. Oczywiście jak się stosuje to w rolnictwie, to w większych dawkach, w większych opakowaniach itd. Ale co właściwie jest w takiej butelce? Kompozycja mikroorganiczna. Szereg szczepów bakterii kwasu mlekowego, bakterii fototrofów, grzybów i co najważniejsze, że to są żywe mikroorganizmy, połączony świat tlenowy i beztlenowy. Zwracam na to uwagę, że my często segregujemy, że to musi być oddzielnie, a przecież nie jest oddzielnie w przyrodzie. One na pewno się wspierają, one na pewno nie mają karencji, nie mają prewencji, co pozwala włączyć właśnie w agrotechnikę w każdym możliwym momencie. One, wydaje mi się, ważna uwaga jest taka, że one nie zastąpią od razu wszystkich środków stosowanych do ochrony roślin czy nawozów. Można je traktować jako uzupełnienie na razie. Oczywiście, panie redaktorze, wręcz będą gwarantowały sukces, im bardziej mamy zdegradowane środowisko, ponieważ to jest wtedy sygnał gorszej struktury gleby, to jest sygnał zawartości toksyn w glebie i wówczas wprowadzenie pożytecznej mikroflory probiotyków ewidentnie w tego samego sezonu będziemy widzieli postępujące zmiany. Na tym może poprzestańmy w dzisiejszym programie. Sądzę, że będziemy do tego wracać. Bo to sprawa jest. Może tylko jedno zdanie, panie redaktorze, chciałbym dodać o budowanym Instytucie Technologii Mikrobiologicznych, no tak, podjętym wysiłku przez cały krąg zdrowej ziemi w Polsce. W Polsce, co spowoduje, że na pewno argumenty, iż to nie polskie, już nie będą możliwe do użycia, ponieważ dostaliście pieniądze z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I co to będzie? To będzie, gdzie to powstanie, to centrum? To będzie właśnie w tureckiej strefie inwestycyjnej, w środku Polski, miasto Turek. Bardzo szczęśliwe władze również z tego powodu. Duże laboratorium, w sumie obiekt około 1000 m2, bardzo dobrze wyposażony, gdzie będziemy chcieli pokazać istotę i pewnie kompozycji. Się tam wybierzemy. Dziękuję panu bardzo. Zapraszamy. Dziękuję panu. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na nasz następny program za tydzień w niedzielę o godzinie 10:15. Oczywiście na antenie Telewizji Wrocław. Do zobaczenia.